Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Oto słowo Pańskie. Tobie Przejdź, Duchu Święty. Przez serce Marii, abyśmy byli dobrymi drzewami duchowymi, które przynoszą dobre owoce. Abyśmy byli prawdziwie owcami, barankami. Przyjdź przez serce Marii, królowej proroków, i chroń nas od fałszywych proroków, od fałszywych prorostów, od złego ducha fałszywego proroctwa. Maria, 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 Maria. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Maria, rzekła Maria. Pan Jezus porusza różne tematy, kiedy spotyka się ze swoimi uczniami. I tym razem zajmuje się sprawą proroków. Szczególnie zaczyna od tego, aby rozpoznać fałszywych proroków. Fałszywi prorocy tak naprawdę to fałszywcy, ludzie zakłamani, bo tylko prorocy Boga są przecież prorokami. Fałszywy prorok to znaczy ten, który prorokuje kłamstwa, rzeczy na zgubę tych, którzy go słuchają i wierzą mu. Które głosi jakieś wymysły, złudzenia albo jakieś przepowiednie demoniczne. Dlatego trzeba na nich uważać, bo w Starym Testamencie byli wielkim zagrożeniem dla wiary, dla wiary Izraela. Ale także i w Nowym Testamencie, i w naszych czasach też są tacy ludzie, i szczególnie w kościele, to są fałszywi prorocy. Tak naprawdę to, tak jak sam Pan powiedział, mają na zewnątrz owczą skórę, ale to złudzenie. W środku są drapieżnymi, wściekłymi wilkami, niebezpiecznymi, bardzo groźnymi dla całego stada, dla owiec. Głoszą fałszywe nauki, różne herezje, błędy, nazywając to. Prawdą dostosowaną do naszej rzeczywistości, do naszych czasów, do ludzi, którzy żyją teraz, tak, żeby przypodobać się ludziom, a jednocześnie zatruć ich serca, bo mają złą wolę, świadomie to czynią, aby sobie na tym też zarobić, aby mieć poklask, uznanie, aby być medialnymi, aby podobać się ludziom tego świata, którzy lubią oszustów, bo sami są oszustami. Drapieżne wilki, tak, są tacy ludzie, którzy gotowi są pożyć owce, ich im nie zależy na owcach, bo przecież są drapieżnymi wilkami, fałszywymi prorokami. Im tylko chodzi o ich interesy, zyski, po, żeby też podobać się tym, którzy mogą im pomóc w karierze, w Kościele czy w świecie. Ale Pan mówi, poznacie ich po owocach, a owoce fałszywych, złych proroków, drapieżnych wilków są tragiczne. Są ohydne, są złe. Czy zbiera się winogrona z ciernia? Nie, z winogrona zbiera się winogrona. Czy z fig zbiera się figi. Ale nie można ściernia zbierać winogron ani sostu, figi. Nie ma czegoś takiego w przyrodzie, i tym bardziej nie ma tego w sprawach życia duchowego, moralnego. Jeżeli ktoś zabija kogoś, to nie możemy powiedzieć, że jest dawcą życia. Jeżeli ktoś kradnie, to nie możemy powiedzieć, że jest wielkim jałmużnikiem. Jeżeli ktoś żyje w różnego rodzaju chorych związkach, to nie możemy powiedzieć, że żyje w dziewictwie. Owoce jego życia świadczą, kim jest. Jest złym drzewem. Zepsutym, gnijącym. Jest ostem, jest cierniem. Ale nie figą, nie winogronem, nie winnym krzewem. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo, złe owoce. Tak jest w naturze. I powtórzę, tak jest w życiu duchowym, moralnym, tak również jest, trzeba to podkreślić. Nie może tak być, że mówimy, ktoś jest dobrym człowiekiem, a na przykład upija się. No nie jest dobrym człowiekiem, upija się, potem pije swoją żonę, wyzywa, bluźni. To jest no niestety zły człowiek, złe drzewo. Może kiedyś, jak się nawróci. Opamięta się, będzie pokutował, to wtedy może stać za te złe owoce, będzie pokutował za to, że był złym drzewem, stanie się powoli dobrym, najpierw krzewem, a potem drzewem, to wtedy tak, bo to jest możliwe. W naturze nie jest to możliwe, żeby złe drzewo stało się dobrym, ale w wymiarze duchowym, dzięki cudownemu miłosierdziu, może tak być, że człowiek, który duchowo jest złym drzewem, może stać się dobrym. Ale to dzięki Miłosierdziu Bożemu, dzięki szczeremu nawróceniu całym sercem. Więc nie możemy spożywać gnijących owoców ze złych drzew. Ludzi, którzy proponują moralną zgniliznę, bo sami żyją w niej, uważając, że to jest piękne, cudowne, pachnące. Również w Kościele jest. To często wraca ta sprawa w ostatnich latach, szczególnie mocno sprawa różnych mafii, które niszczą kościół od wewnątrz, którzy są fałszywymi prorokami, zepsutymi wilkami, drapieżnymi. Słuchałem ostatnio bardzo dobrą wypowiedź z wywiadu z księdzem Dariuszem Oko. Jest to profesor, bardzo dobry kapłan katolicki. Który walczy z patologiami w kościele, jednym z nielicznych, którzy odważnie to czynią. Dlatego tym bardziej trzeba takich ludzi wspierać i modlić się za nich. Który napisał taką książkę kilka lat temu, Lawendowa Mafia w Kościele, nie tylko w Polsce, ale w Watykanie i w ogóle w Kościele, gdzie podał prze... fakty, które mogą przerażać. Który zna temat ten, który podjął ten temat nie dlatego, że Interesuje się homoseksualizmem w sensie walki z tym z homoseksualistami, bo to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby walczyć z nowotworem, zepsuciem, które niestety przez księży homoseksualnych, pedofilów powoduje rozkład kościoła od wewnątrz. Bo jeżeli jest homoseksualista, który się nawraca, żałuje, to może wyjść z tego zła i żyć w czystości. Może stać się dobrym drzewem, a wcześniej był złym, chociaż to są bardzo rzadkie przypadki, ale jeżeli to są księża, jeżeli są mafie, kliki homoseksualne, tak o tym mówi ksiądz Dariusz Oko i ma wiele świadectw, wiele dowodów tego, no to to jest rozkład kościoła, to są drapieżne wilki, fałszywi prorocy. Sami są zdenerwowani, innych ciągają swoje zło, niszcząc często niewinne, niewinne dusze. Niszcząc prawdziwe powołania kapłańskie, zakonne, jeżeli są przełożonymi biskupami, a zdarza się, że niektórzy z nich właśnie nie mają takie skłonności, a są przełożonymi w kościele. Ostatnio też ksiądz biskup Sosnowiecki, Artur Ważny, powiedział wprost, że są w kościele kliki homoseksualne, z którymi trzeba walczyć, i on podjął taką walkę. Z kliką homoseksualną w diecezji sosnowieckiej, ale w innych w Polsce też są, tak powiedział. Odważne słowa. I że będzie komisja badająca te sprawy, aby oczywiście ta komisja doszła do prawdy i tą mafię, tą klikę homoseksualną w diecezji rozbiła całkowicie. Ale w naszej diecezji, też o tym mówię osobiście, jest mafia lawendowa, klika homoseksualna pedofilska, bardzo silna, zdemoralizowana, która ma wielki wpływ na władzę, e, rządzenie w archidiecezji częstochowskiej. Niektórzy mi zarzucają, jakie mam dowody, że nie mam dowodów. Przecież te wszystkie e, sprawy są przecież medialnie potwierdzone. Media o tym trąbią, że w naszej archidiecezji Wielu księży ma proces, albo będzie miało takie procesy związane z tym, albo już miało i zostali osądzeni jako pedofile, jako winni różnych afer takich gejowsko-pedofilskich. Więc o tym media mówią. To są te dowody. Jak ktoś pyta się, czy mam dowody, no to to są te dowody. Potwierdzone sądowo, medialnie. To jest prawda. Takie fakty mają miejsce... I one są gorsze nawet niż, archidiecezji, niż diecezji Sosnowieckiej. Dlaczego tutaj nie ma komisji badającej te sprawy? No właśnie, bo jest klika homoseksualna w diecezji naszej, częstochowskiej, która blokuje to. Nie pozwala na to, Tuszuje, ochrania, przemilcza, atakuje tych, którzy o tym mówią, oszkaluje te osoby, prześladuje. Tych kapłanów. Ja również należę do grona tych, którzy są z tego powodu prześladowani, ale ja się tego nie boję i odważnie będę walczył w imieniu Pana Jezusa z tym złem, z tą ośmiornicą w kościele, w naszej archidiecezji. Nie tylko, podobnie jak ksiądz Dariusz Oko, inni też odważni wojownicy Boga, rycerze Chrystusa i Marii, którzy są powołani, żeby walczyć z tym nowotworem, bo inaczej ten nowotwór zniszczy. Kościół, powołania, w wielu powołaniach, teraz może już trochę mniej, ale to było gdzieś kilkadziesiąt lat temu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To całe seminaria wchodziły do całych seminariów po prostu homoseksualiści. I tam bardzo wielu biskupów, księży jest homoseksualnych. O tym mówi księdzariusz oko i nie tylko, to są fakty. A nawet Franciszek biskup Rzymu, Ostatnio powiedział w takiej szczerości, nie będę mówił dosłownie, co powiedział, tylko tak mniej więcej, co powiedział, bo on powiedział takie mocne słowa, że za dużo jest gejostwa w kościele, w seminariach, w Watykanie. On powiedział takie słowa: za dużo jest gejostwa. I z takim gniewem, I akurat może powiedzieć tutaj, szczególnie Trzeba go pochwalić, powiedzieć bardzo dobrze, tak. Bo tak jest. I on doskonale o tym wie. Jako biskup że mu doskonale wie, że tak jest. Wokół niego są tacy księża i biskupi. I ma tego dosyć. Fałszywi prorocy, drapieżne wilki. On sam powiedział, że nie chce, żeby w kościele tacy byli księża, żeby w seminariach byli geje, bo za dużo, za, za dużo gojostwa jest. I w Polsce. W wielu diecezjach, w wielu seminariach w Polsce też jest za dużo gejostwa. W naszej archidiecezji trzeba powiedzieć, że za dużo gejostwa jest. A za mało dobrych, wiernych kapłanów są też tacy. I, I trzeba ich wspierać też w naszej archidiecezji. Wierni, bogobojni, którzy mają też dosyć tej kliki homoseksualnej w naszej diecezji w częstochowskiej. Ale ta klika jest tak silna że dopiero jak może przyjdzie nowy biskup, trochę taki podobny jak księdza, do księdza biskupa Artura Ważnego, który odważnie będzie walczył z tą mafią, z tą ośmiornicą częstochowską w archidiecezji, no to jest szansa, że będą na w końcu kapłani u władzy w archidiecezji częstochowskiej, którzy naprawdę będą na poziomie, będą żyli którzy prawdziwie żyją w czystości, wierności Panu Bogu, którzy będą zwalczać te patologie, które tak niszczą od wewnątrz archidiecezję. Trzeba przepędzić te drapieżne wilki, tych waszych proroków z Kościoła i z naszej archidiecezji, bo wydają cuchnące owoce. I wrócę jeszcze do tego kalendarza, tego księdza, księdza Jerzego, który z naszej archidiecezji pochodzi, ja trzeba powiedzieć pro znowu to powtórzyć. Jakie ohydne to i wstrętne. Co ten ksiądz wyprawiał? I to jest oznaka właśnie tego. To jest klika. To jest zło, które jest tutaj uchronione. I tacy są przyjaciółmi przełożonych Kościoła. A często sami są tacy ludzie przełożonymi. Więc uważajmy na te drapieżne wilki. Poznamy ich po owocach. I owoce widać. Widać u dobrych kapłanów i u dobrych wiernych owoce. I widać u zdemonizowanych kapłanów i biskupów i świeckich też zdemonizowanych złe owoce. Widać to. Owoce są. Albo dobre, albo złe. Jeżeli też owoce związane z naszą posługą, z naszą modlitwą, ewangelizacją w tym miejscu i nie tylko. Pan Bóg to może oczywiście wydać taką opinię, ale też widzimy sami, że są piękne i dobre owoce. I ludzie też o tym mówią. Waląc Pana Boga, dziękując Panu Bogu, no to znaczy, że drzewo jest dobre. I trzeba się tym radować. Cieszmy się tym, że ta wspólnota, tak, jest dobrym drzewem. My trwając w tej wspólnocie, dzięki miłosierdziu Bożemu, stajemy się dobrymi drzewami, które przynoszą dobre owoce stajemy się prawdziwie prawdziwymi przyjaciółmi Boga i prawdziwymi prorokami i prawdziwie stajemy się owieczkami barankami które są chronione przez Jezusa dobrego pasterza od drapieżnych złych wilków złych ludzi